Joanna Boroń, GK24. Tematem naszego dzisiejszego spotkania w studio jest akcja Nie nowotworom u dzieci. Jest z nami pani Katarzyna Nowakowska. Pani Katarzyna jest dyrektorem wykonawczym w Fundacji Ronalda McDonalda, która jest współorganizatorem tych badań w Koszalinie. Pani Katarzyno, akcja w Koszalinie jest zakrojona na szeroką skalę. W ciągu 10 dni chcecie przebadać 800 dzieci. To dużo czy mało? To standardowa cyfra, natomiast długość badań jest absolutnie niestandardowa. Jeśli powiem, że fundacja ma jedyny ambulans, ten, który jest w Polsce, w Europie, w nim są dwa gabinety do ultrasonografii i przyjmujemy dziennie około 60 dzieci, to bardzo łatwo zobaczyć, jak efektywnie ten program będzie przebiegał tu w Koszalinie. Zwykle, gdy odwiedzamy miasta, rocznie jesteśmy w 54-8 miejscowościach, czas naszej wizyty to są 2-3 dni. Państwo jesteście absolutnie wyjątkowi. 800 dzieci w 10 dni, dużo dzieciaków zostanie przebadanych. Wiem, że już niestety lista jest zamknięta, są dzieci na liście rezerwowej, ale chciałam zapytać, gdyby zapisy były nielimitowane, myśli Pani, że ile osób mogłoby się zgłosić na takie badania? Nie byłoby końca takim badaniom. Proszę pamiętać, że fenomen tego badania to nie tylko fakt, że one są trudno dostępne. U nas na pokładzie są to badania bezpłatne, każdy doczytuje dalej, bezbolesne, każdy doczytuje dalej, że aby się pojawić na tym badaniu wystarczy tak naprawdę 15 do 20 minut czasu nawet bardzo zapracowanego rodzica. Każdy rodzic, nawet ten najbardziej zajęty, szybko sobie przekalkulowuje, że akurat na to go stać. Wobec czego, gdybyśmy u Państwa stanęli na rynku staromiejskim i powiedzieli, jesteśmy u Was 3 miesiące, to przez 3 miesiące codziennie przyjmowalibyśmy pełną listę maluchów. To są badania adresowane do dzieci 9 miesięcy, 6 lat. Każdy rodzic takiego malutkiego dziecka i dojrzewającego dziś już bardzo świadomie wie, że my robimy badanie, które pozwala w bardzo szybki i właśnie bezinwazyjny sposób stwierdzić, czy u dziecka nie wystąpiła jakakolwiek wada rozwojowa. Mówimy o anomaliach, które zostają po okresie połogowym, mówimy o anomaliach czasu wzrostu u dziecka. Od tego jest USG, proste badanie obrazowe, które pozwala bardzo szybko stwierdzić, czy potrzebujemy konsultacji u specjalisty. Nie nowotworom u dzieci to jest program, w którym wykrywamy przede wszystkim bardzo dużo wad rozwojowych, które mogą skutkować później przeoczeniem czegoś, co zmienia się w chorobę onkologiczną. I na to sobie pozwolić nie możemy. Te badania się nazywają Ogólnopolski Program Badań Profilaktycznych. Profilaktyka oznacza, że idziemy się zbadać, zanim się pojawia problem. Czasem nas pytają mamy, rodzice, babcie, dziadkowie, no ale po co robić badanie, jak widać na pierwszy rzut oka, że moje dziecko jest zdrowe. No i my bardzo często wtedy pytamy, no a jak często prosi Pani dziecko, żeby umyło ząbki? Prosimy je co najmniej 2 razy dziennie. A to może poprosić, żeby tylko w Boże Narodzenie i przed świętami wielkanocnymi umyło. Tu już nie mamy wątpliwości. Nauczyliśmy się, że higiena jamy ustnej polega na profilaktyce. Myjemy zęby często. Higiena naszego całego rozwoju, higiena w walce z chorobami nowotworowymi u dzieci polega na profilaktyce. Tutaj jest dokładnie ta sama zasada. Wykonujemy regularnie badania z wynikiem z pokładu ambulansu z tego roku, na przykład pierwszym, bo bardzo wiele mam może się okazać, że będzie pierwszy raz, choć u Was jesteśmy drugi raz. Idziemy w przyszłym roku na badanie kontrolne, jeśli wszystko jest w porządku i zabieramy ten wynik jako materiał porównawczy. Bez tego wyniku to badanie za rok jest znowu pierwsze. Musimy mieć materię, na podstawie której lekarz patrzy, ogląda organy, ogląda obserwacje swojego poprzednika i stwierdza, czy wszystko rozwija się w prawidłowym tempie i czy wszystko jest w idealnym stanie. Pani Kasiu, ja tak pytam o te liczby, czy to jest mało, czy to jest dużo. Pytam dlatego, bo mam wrażenie, że ostatnio słyszymy ciągle o nowych przypadkach nowotworów u dzieci. Wydaje mi się, że kilka lat temu to było rzadkie, a dzisiaj jednak mam wrażenie, że jest naprawdę duży problem. Chodzi o to, że to są nagłośnione przypadki, czy rzeczywiście te statystyki są przeciwko najmłodszym pacjentom? Jest minimalny wzrost zachorowań, ale to jest wielki sukces medycyny pediatrycznej i tego, że nauczyliśmy się stawiać wczesną diagnozę.
czyli potrafimy na odpowiednio pierwotnym etapie zdecydować, że takim maluchem zaczynamy się zajmować w kierunku diagnostyki onkologicznej, bardzo szybko określamy, co się dzieje i podejmujemy dalsze kroki. Po to jest profilaktyka, by zwiększać wykrywalność. Jak się zaczyna badać tak zwane zdrowe dzieci, należy się spodziewać, że będzie się znajdowało wczesne przypadki, ale dokładnie o to chodzi. Tak postępują mądre cywilizacje i tak postępuje odpowiedzialny rodzic. Nie czeka na ostateczność, działa z wyprzedzeniem. Elementem Waszej akcji zakrojonej na bardzo szeroką skalę jest też to, że chcecie rodzicom przekazać wiedzę, na co powinni być uczuleni. Jak wygląda właśnie takie spotkanie z rodzicami i te wykłady dla rodziców? Odpowiedzialny rodzic to jest rodzic, który zadaje pytania, gdy nie wie, albo to jest rodzic, który cały czas poszukuje. Jeśli rodzic nie umie zadać prawidłowego pytania u swojego lekarza rodzinnego lub u pediatry, to może się okazać, że ma dwoje, troje dzieci, a cały czas nie zna, czym charakteryzują się wczesne objawy chorób nowotworowych u dzieci. Po to jest nasz program, Nie nowotworom u dzieci, rodzicu dostrzeż objawy, aby zadać pytanie za rodzica, udzielić odpowiedzi, pokazać zdjęcia, wynik lub materiał, który spowoduje, że nie robimy z rodzica lekarza onkologa, robimy z rodzica świadomego dorosłego, świadomą mamę, świadomego tatę, babcię czy dziadka, którzy nie przegapią rzeczy, jeśli ona się pojawi nie tylko u nich w domu, ale w rodzinie, u sąsiada, u ciotecznych dzieci. Bo zwróćmy uwagę, że gdy my pytamy rodziców na wykładzie, czy wiecie, czym się charakteryzują wczesne objawy, że są przedłużające się w czasie, niespecyficzne i asymetryczne, rodzice nawet nie znają cechy asymetrii objawów. 35 minut, dwóch szkoleniowców, Alicja Baska i Ola Kledyńska, które dokładnie w tym czasie przechodzą punkt po punkcie przez to, czego rodzic przegapić nie może. Czasem pytamy na wykładach rodziców, czy wiecie, czym się charakteryzują wymioty chlustające. Zwykle niestety szeroko otwarte oczy. Wystarczy raz opowiedzieć, jak one wyglądają, by rodzic nigdy zwykłego bólu brzuszka, niestrawności nie pomylił z tym konkretnym objawem. Gdy po takim wykładzie ludzie wychodzą i zadają nam pytanie, czemu myśmy o tym nie wiedzieli, to ja tylko mogę odpowiedzieć, proszę Państwa, widocznie nie zadaliście pytania swojemu lekarzowi rodzinnemu lub lekarzowi pediatrze, bo lekarze to wiedzą. Trzeba zadać pytanie i trzeba się chcieć dowiedzieć. Zaczynamy od wykładu, co oznacza, że w Koszalinie jutro o 11, 12 i 14.30 może się spotkać do 500 osób, które wyjdą i w niedzielę już będą miały w głowie pewną wiedzę, a od poniedziałku będą ją mogły być może stosować w jakiś sposób w swoim życiu. Ale mam takie pytanie, mam wrażenie, że często lekarze nie lubią takich rodziców, którzy wiedzą za dużo, albo wyczytali coś w internecie, albo sami próbują stawiać diagnozę. Wtedy pada podejrzenie o hipochondrię, o nadwrażliwość. Jakie są Wasze doświadczenia w tej sprawie? Tu stawiamy zwykle kropkę. Nie oceniamy lekarza. Rolą rodzica jest dbać o dziecko. Ja bardzo często powtarzam, tyle kochasz, ile jesteś odpowiedzialny. Jest bardzo trudno mieć dziecko, jeszcze trudniej jest je świetnie wychować. Jest bardzo trudno niczego w rozwoju dziecka nie przegapić. Odpowiedzialny rodzic ma dołożyć 100% swej staranności i uwagi, by zrobić to najlepiej, jak w życiu potrafi. Nie ma ważniejszej roli w życiu, jak się posiada dzieci, niż je fantastycznie wykonać. I to powie każda mama, każdy tata. Nie przejmujemy się tym, co o nas myślą. Zadajemy pytania, pogłębiamy, drążymy i staramy się dociec, jeśli nas coś niepokoi. Na 100% wiadomo, że wczesne diagnozy u dzieci to są obserwacje rodziców. Rodzic ma szeroko otwarte oczy, jest wyczulony. Jako pierwszy i najbliżej swego dziecka posadowiony obserwator mówi, aha, u mojej Zosi się dzieje coś niespecyficznego. I to jest klucz dla lekarza, by zaczynać szukać. Lekarz widzi nasze dziecko podczas dwóch wizyt w roku. A my nasze dziecko oglądamy codziennie. Jak nasze dziecko wraca ze szkoły i zwykle o 16.30 tryska humorem, gra w piłkę, ma ochotę na naleśniki od babci, jeszcze by przebiegło do sąsiadów
i jeszcze psa chce wyprowadzić, a nagle się pokłada, jest senne, jest bardzo zmęczone, nieprawidłowo reaguje na nasze zachęty do zabawy, lubiło pomidorówkę, nienawidzi pomidorówki, zmienia się wszystko. Zapala się sygnał, zaczynamy szukać, przyglądamy się, stawiamy własne zdanie, idziemy z nim do lekarza, a on stawia diagnozę. Nie wyręczamy lekarza, bo nie jesteśmy nim. Ale idziemy z gotowym, pełnym wywiadem. Dajemy maksimum szczegółów, by ułatwić mu pracę, bo lekarz potrzebuje naszej wiedzy, bo nikt lepiej niż my nie opowiemy mu o naszym dziecku. Lekarze. Dla nich też szykujecie szkolenia. Czy lekarze, tacy lekarze pierwszego kontaktu, pediatrzy, oni potrzebują dodatkowych szkoleń w kierunku wykrywania chorób nowotworowych? Każdy z nas tego potrzebuje. Lekarz w każdej dziedzinie potrzebuje regularnie odświeżać swoją wiedzę i powiększać zasób tego, co posiada na jej temat w głowie. To szkolenie nie nowotworom u dzieci to jest cykl, który dzieje się od kilkunastu lat. Lekarze pojawiają się dokładnie na jeden dzień po to, by od najlepszych specjalistów, hematologów, onkologów, pediatrów, psychoonkologów dowiedzieć się wszystkiego o tym, o czym musi wiedzieć lekarz, do którego może jako pierwszego trafić dziecko niezdiagnozowane, ale z objawami wczesnymi nowotworu. Bo to, do czego my dążymy jako fundacja, szkoląc, badając, edukując rodziców, zwiększenie wczesnej wykrywalności. Profilaktyka, wczesna diagnoza, stuprocentowe wyleczenie. To jest nasz cel. Nie może być w Polsce inaczej niż w innych krajach, niż w Ameryce, niż w Europie Zachodniej. Im szybciej zaobserwujemy i podejmiemy działanie, tym większa na końcu szansa, że dziecko przechodzi przez tę chorobę i zapomina o niej. Mamy stuprocentowo zdrowego dorosłego. Edukacja dla lekarzy to będzie w Koszalinie cykl nie nowotworom u dzieci, zaadresowany dokładnie do lekarzy rodzinnych, pierwszego kontaktu i pediatrów. On się rozpocznie jutro o godzinie 10 w sali Urzędu Miasta. No bo jak widać, nie tylko Stowarzyszenie Mama w Mieście Koszalin, ale i Urząd Miasta dokładają starań, by wziąć maksimum z naszej propozycji edukacyjnej. Badania to jedno, świadomy rodzic to drugie. Ale teraz domknięcie tego piękną klamrą stanowi świadomy lekarz z odświeżoną wiedzą i z kontaktem do najlepszych specjalistów na waszym terenie, który mając takie dziecko, gdy zapala mu się tutaj ta czerwona lampka, wyjmuje telefon, dzwoni do profesora Urasińskiego i mówi: panie profesorze, Tomku, mam takie dziecko i taki zestaw objawów i chcę postąpić tak, tak i tak. Jak radzisz? Po to jest to szkolenie. Dajemy elitę medyczną lekarzom, którzy pierwsi mogą zdiagnozować, po to, by ich połączyć i maksymalnie skrócić ścieżkę dziecka do specjalisty na samym końcu, który już realnie podejmuje proces ratowania życia. Koszalin, 100-tysięczne miasto, na szkoleniu słyszałam, że będzie 11 lekarzy. Moim tak. zdaniem trochę mało. Macie Państwo kilkanaście NZOZ-ów, które zajmują się dziećmi. Byłoby wspaniale, gdyby wszyscy lekarze rodzinni i lekarze POZ-ów pojawili się tutaj. Ale rozumiemy, że są to niezwykle zajęci ludzie i że macie ich Państwo w mieście zdecydowanie za mało. Że pracują tak naprawdę 7 dni w tygodniu. Szkolimy 11 osób. Na koniec pytanie. Nie byłoby Was tutaj, gdyby nie Stowarzyszenie Mama w Mieście Koszalin. Często jest tak, że właśnie takie stowarzyszenia są inicjatorem Waszych działań w jakimś mieście czy w jakimś regionie? Genialne pytanie. To jest po prostu woda na mój młyn. Nie ma działań organizacji pożytku publicznego bez inicjatywy od ludzi, którzy tych działań potrzebują. My byśmy nie istnieli, gdyby w każdym szpitalu pediatrycznym w Polsce stało łóżko przy łóżku dziecka dla mamy. Gdyby w każdym szpitalu, by sobie rano zrobić kawę czy herbatę, można było wejść do kuchni, przestrzeni dla rodzica i ją sobie zrobić. Gdyby nie trzeba było pukać do pani pielęgniarki i mówić: przepraszam panią, ja bym sobie tylko herbatkę zaparzyła. Gdyby w szpitalach były pralki, tam gdzie dzieci chorują dłużej niż 3 miesiące. Onkologia to są długie pobyty, do 3 lat. Naprawdę życie poza domem w szpitalu
potrafi dać w kość. Od tego jest Fundacja Ronalda McDonalda, by uczynić ten pobyt cywilizowany, godny, na samym końcu komfortowy dla dziecka i dla rodzica. Dla nas pierwsze w środku i na końcu jest dziecko. Ale odpowiedzialny, kochający rodzic obok tego dziecka jest mu niezbędny do normalnego funkcjonowania, zwłaszcza jak życie wywraca się do góry nogami i okazuje się, że 1 września to nie jest tornister na plecy i do szkoły, tylko to jest torba w rękę i szpital. I teraz z tego szpitala nie wyjdziemy w perspektywie do gwiazdki. No trzeba sobie to wyobrazić. I wyobrażają to sobie najczęściej właśnie rodzice i mamy i to oni do nas piszą i to oni proszą, byśmy do nich przyjechali z programami. Stowarzyszenie Mama w mieście Koszalin drugi raz zmobilizowało całą społeczność rodzicielską w tym mieście do głosowania w budżecie partycypacyjnym. No, dzisiejsza obecność prezydenta na konferencji prasowej o jutrzejszych wydarzeniach to nie jest przypadek. To jest szacunek samorządu dla prośby własnych mieszkańców. Społeczność potrzebuje, samorząd wspiera, stowarzyszenie to wszystko organizuje i bierze na swoje barki bardzo dużo rzeczy takich operacyjnych, logistycznych. Przecież ja jestem z Warszawy. Ambulans dojeżdża z Warszawy. Od Was wyjeżdża gnadomilanówka na badania. My nie dalibyśmy rady zorganizować się w obcym mieście pod tytułem, gdzie mamy stanąć, kto ma zapisać dzieci, kto je przyjmie na pokładzie ambulansu. My jesteśmy z Wami przez 10 dni. A stowarzyszenie jest z Wami 365 dni w roku i ono jest pierwsze, a my jesteśmy tylko partnerem na jakimś etapie ich pracy u Was. Czyli jest szansa, że za rok przyjedziecie znowu? Bardzo na Was liczymy. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Joanna Boroń, GK24.